Państwo pewnie rozpoznali poprzednie slajdy. Tutaj Państwo rozpoznajecie Bulwar Zienkiewicza, Famę, fragment Parku Zachodniego, ptasi zagajnik. To są rzeczy, które już w tej chwili dzieją się. Przy czym zauważcie Państwo, że częstokroć zapominamy w naszej dyskusji, w naszej narracji, że wszystko, co się dzieje we Wrocławiu, dzieje się na jakimś osiedlu. I bardzo mocno chcę zwrócić uwagę na następującą kwestię. Otóż cała ta moja prezentacja i cała ta moja opowieść będzie dotyczyła pewnego przesuwania kompetencji od scentralizowanego Wrocławia do zdecentralizowanego Wrocławia. Ten proces potrwa kilka lat. Żeby dobrze zarządzić Wrocławiem, przez jakiś czas musieliśmy utrzymać silną decyzyjność ratusza. W 2002 roku, kiedy rozpoczynałem zarządzanie Wrocławiem, mieliśmy na przykład dwa zjawiska, które Wrocław kompletnie niszczyły. Po pierwsze, byliśmy na przedostatnim miejscu w województwie, jeśli chodzi o poziom skanalizowania miasta. Przedostatnim miejscu w województwie. Teraz jesteśmy na pierwszym miejscu w Polsce, jeśli chodzi o poziom skanalizowania miasta. Po drugie, wszystkie przeprawy mostowe przez cały Wrocław były skoncentrowane na długości 1,5 km. Każdy, kto chciał jechać gdziekolwiek w pobliżu Wrocławia, musiał przejeżdżać przez centrum Wrocławia. Musieliśmy bardzo zdecentralizować przeprawy mostowe. Musieliśmy załatwić sprawę budowy autostradowej obwodnicy Wrocławia. Trzeba było się zatem najpierw zabrać za bardzo kosztowne rzeczy dotyczące kanalizacji miasta. W 2003 roku tylko połowa nieczystości produkowanych przez nas, a zaręczam, że wrocławianie są w tej kwestii bardzo wydajni, tylko połowa była oczyszczana. W tej chwili oczyszczamy już wszystkie ścieki produkowane we Wrocławiu. Przez kilkadziesiąt lat nie stać nas było na budowę nowych linii tramwajowych, na rozbudowę układu komunikacyjnego. Mieliśmy bardzo zaniedbane ulice w mieście. Mieliśmy ogromne braki w systemie edukacyjnym. Na te pieniądze wydawaliśmy, na te sprawy wydawaliśmy gigantyczne kwoty pieniędzy i one powoli są porządkowane. Oczywiście rozwój ekonomiczny, który równocześnie doświadczył Wrocławia, spowodował, że kiedyś do Wrocławia codziennie wjeżdżało 40 tysięcy samochodów, teraz do Wrocławia wjeżdża codziennie 230 tysięcy samochodów. Musimy się jeszcze silniej zająć transportem zbiorowym. Przyszedł jednak czas, i tu poproszę o kolejny slajd, żeby jeszcze bardziej wsłuchać się w to, o czym rozmawia się na wrocławskich osiedlach. Po ostatnich wyborach przez 100 godzin Jacek Sutryk, co przed chwilą był w telewizji, ja i grupa moich dyrektorów, rozmawialiśmy z 48 radami osiedla, omawiając 771 różnych tematów. Mamy nadzieję, że spisaliśmy te wszystkie tematy i mamy nadzieję, że będziemy Państwu w stanie o tych tematach wkrótce bardzo dużo opowiedzieć. A teraz powiem i poproszę następny slajd, jak moim zdaniem powinien się zmieniać rola rad osiedli, jak powinien się zmieniać ustrój osiedlowy we Wrocławiu. Otóż w 2003 roku organizowałem tutaj w hali stulecia słynny Europejski Kongres Regionów i Miast. W czasie tego kongresu Komitet Regionów, czyli instytucja unijna, wymyśliła, że ten kongres będzie poświęcony decentralizacji. I wszyscy rozumieliśmy decentralizację w taki sposób, że to jest więcej uprawnień, wszyscy z wszystkich krajów europejskich, że to jest więcej uprawnień dla samorządów lokalnych, czyli w wypadku Wrocławia dla Rady Miejskiej i dla prezydenta miasta. Jedynie Brytyjczycy rozumieli hasło decentralizacji inaczej. Oni rozumieli decentralizację, tak jak my ją trochę zaczynamy w tej chwili rozumieć, jako rozłożenie kompetencji w bytach miejskich. Rozłożenie, że tak powiem, tego, co jest w Londynie, na czynniki pierwsze, na poszczególne dzielnice, poszczególne osiedla. Uważam, że poprzez rozwój nowych technologii, poprzez zaawansowanie cywilizacyjne Wrocławia, powoli dochodzimy do tego momentu, aby bardzo powoli budować proces decentralizacji miasta. To nie jest rzecz, która stanie się natychmiast, ale która powinna się pilnie stać. Ja zadanie przygotowania pewnej koncepcji, jak to się będzie działo, powierzę właśnie dyrektorowi, który zajmuje się radami osiedla, czyli Jackowi Sutrykowi. Dlatego potrzebowałem, żeby Jacek tutaj siedział w momencie, kiedy będę o tym mówił. Chciałbym, proszę Państwa,
żeby ta rzecz się dokonywała w sposób następujący. W ciągu zbliżającego się roku, czyli w roku 2018, w roku stulecia niepodległości Polski, w ostatnim roku funkcjonowania tej, w ostatnim roku kadencji tej Rady Miejskiej, chciałbym, aby zrodziła się ta koncepcja. Chciałbym ją położyć i chciałbym, żeby Rada Miejska nowej kadencji i prezydent miasta nowej kadencji mieli mniej więcej 2 lata na konsultacje z radami osiedlowymi tej koncepcji, którą położymy w przyszłym roku. Będziemy z wami rozmawiali, będziemy dyskutowali, położymy ją na stół do końca roku 2018 i następnie Rada Miejska nowej kadencji powinna przyjąć bardzo poważną uchwałę dającą większe kompetencje radom osiedli. Ta uchwała powinna być przyjęta w połowie przyszłej kadencji i nowe rady osiedla powinny być wybierane w świadomości już nowych kompetencji przydzielonych nowym radom osiedla. Czyli wchodzimy w proces, który potrwa około 3 lat. Po 3 latach w sposób istotny powinien się zmienić ustrój osiedlowy Wrocławia. Proszę, nie pytajcie mnie o szczegóły tych zmian, ponieważ właśnie rozpoczynamy pracę nad koncepcją, którą położymy na stół w przyszłym roku. W sensie ideowym chodzi o to, państwo przyszli do mnie na spotkania, bardzo dziękuję, że byliście u mnie na spotkaniach. Dyskutowaliśmy o tych 770 różnych zadaniach. W tej chwili jest tak, że decyzje dotyczące realizacji tych zadań podejmujemy, jeśli tak można powiedzieć, wspólnie, z lekką przewagą decyzyjną po stronie miasta instytucjonalnego, czyli Rady Miejskiej i prezydenta miasta. Chciałbym, abyśmy powoli zrównywali te kompetencje, tak żeby dojść do momentu, w którym decyzje dotyczące większości zadań o takim charakterze, jak państwo zgłaszaliście, decyzje dotyczące kolejności, dotyczące tego, jaka inwestycja jest najważniejsza na osiedlu, żeby przewagę zyskały rady osiedla. Przy czym chciałbym bardzo, mam nadzieję, że nie jestem przesadnym optymistą, aby cała dyskusja, w którą wejdziemy i która da taką przewagę kompetencyjną w sprawach osiedlowych, radom osiedla, przy czym kluczem jest zdefiniowanie tych spraw osiedlowych, co to są sprawy osiedlowe, chciałbym, aby ta dyskusja spowodowała większą frekwencję wyborczą w następnych wyborach do rad osiedla. A teraz przechodzę do 771 tematów. I tutaj trochę statystyk. Proszę państwa, już niedługo Jacek Sutryk, ja, grupa moich współpracowników, dotrzemy do państwa ponownie i pokażemy szczegółowo w rozmowie z każdą z rad osiedla, które wnioski spisaliśmy, jak zaczynamy je realizować. Dobra wiadomość jest taka, że tych 771 tematów rozbija się na 129 różnego rodzaju bieżących rzeczy, drobnych. Trzeba zmienić ustawienie znaku, zmienić organizację ruchu na osiedlu. Wszystkie te rzeczy chcemy zrealizować. Czasem one będą wymagały chwili namysłu, ale chcemy je zrealizować. 210 interwencyjnych dotyczących na przykład spraw planistycznych. Jeśli chodzi o sprawy planistyczne, których było 60 kilka, 48 przyjęliśmy do realizacji. Czyli zdecydowaną większość realizujemy. Największe emocje wzbudzają oczywiście zadania inwestycyjne. I miło jest mi powiedzieć, proszę państwa, że na 432 zadania inwestycyjne, które kosztują niebagatelną kwotę 420 milionów. To jest kwota szacunkowa. My nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu, żeby skosztorysować, ale na podstawie doświadczenia kierowanego przeze mnie urzędu wiemy, że te rzeczy będą kosztować około 420 milionów. No, miła wiadomość jest taka, proszę państwa, że bardzo wiele tych zadań już uprzednio przewidywaliśmy do realizacji. Niektóre jednakowoż były zadaniami zupełnie nowymi. I poprosiłem pana skarbnika o napięcie mięśni, o kolejny wysiłek finansowy. I proszę państwa, w roku 2018 i w roku 2019, czyli w najbliższych 2 latach, rozpoczniemy realizację spośród tych 432 zadań, 152 zadań, czyli 45% w kosztach inwestycyjnych, a 35% ilościowo. Czyli ponad 1/3 zadań, które państwo zgłosiliście, zaczniemy realizować już w 2018 i w 2019 roku. Czyli powiedziałbym, natychmiast będziemy je realizować. Pozostałe będą wpisane do
dłuższych planów inwestycyjnych. Czyli to, że ponad 1/3 teraz, nie oznacza, że nie będziemy realizować innych, chociaż oczywiście no, Państwo rozumieją, że ten żart na temat basenów no, był żartem. Tak? Nie możemy zbudować 48 krytych basenów, bo nie stać by było nas na utrzymanie takiej ilości krytych basenów we Wrocławiu. Tym niemniej, raz jeszcze, tylko w roku 2018 i 2019 tak, rozpoczniemy realizację. Niektóre się skończą szybko, niektóre będą dłużej trwały, bo są to poważne zadania. Realizację zadań na około 190 milionów złotych. To teraz przechodzimy do obszarów, tak? Tych zadań. Tak. I proszę Państwa, raz jeszcze. W najbliższym czasie moi pracownicy dotrą do wszystkich rad osiedla i wszystkim Państwu opowiemy bardzo szczegółowo. Ponieważ to jest 170 kilka zadań, ja nie będę w tej chwili opowiadał o tych zadaniach. Włożę okulary i opowiem o przykładowych zadaniach. Myśmy podzielili na kilka obszarów. Oczywiście niezwykle ważna jest edukacja. Edukacja poczynając od żłobków. I podaję w tej chwili, proszę Państwa, przykładowe inwestycje. Wszystkie inne, o wszystkich innych będziecie Państwo stopniowo w ciągu najbliższych tygodni informowani. A raz jeszcze, wszystkie, które Państwo wnioskowaliście, mamy spisane, wszystkie mamy analizowane i do wszystkich się powoli będziemy, jeśli tak można powiedzieć, dobierali. No więc edukacja. Żłobki, mogę powiedzieć o dwóch inwestycjach, które się rozpoczną bądź zakończą w 2018-2019 przy ulicy Sygnałowej na Jagodnie oraz przy ulicy Maxa Borna na Nowych Żernikach. To dobra wiadomość. Przedszkola. Powiem o trzech przykładowych. Będzie więcej przedszkoli na pewno, ale powiem o trzech. Przy ulicy Okulickiego na Zakrzowie, przy Przedwiaśniu na Pawłowicach i przy Sępołowskiej na Biskupinie. Szkoły. System szkolny się zmienił i tu jest bardzo wiele postulatów. Rozmawialiśmy bardzo głęboko na temat wielu lokalizacji. Wiem, że jedna jest bardzo gorąca i teraz uwaga, przystąpimy niezwłocznie do zrobienia projektu szkoły w Lipie Piotrowskiej, czy też na Lipie Piotrowskiej, bo to dzielnica Wrocławia. Projekt będzie, zrobimy konkurs, zrobimy projekt, a następnie zabierzemy się do realizacji. Tak, no ale po Bożemu rozpoczynamy od koncepcji, konkursu i projektu i to jest rzecz, która się stanie niezwłocznie. Bardzo dużo postulatów, pomimo wielu już zmian i osiągnięć Wrocławia, bardzo wiele postulatów dotyczy spraw komunikacyjnych. Otóż, proszę Państwa, jeśli chodzi o komunikację, to jest tak, że mówiłem Państwu, że sprawą pierwszej kolejności była kwestia poszerzenia kanałów komunikacyjnych przez Wrocław, czyli no, most Tysiąclecia, autostradowa obwodnica Wrocławia. Potem zabraliśmy się za remont nawierzchni ulic Wrocławia. Byliśmy pierwszym miastem w Polsce, które w ponad 50% wyremontowało swoje ulice. Pierwsze miasto w Polsce, które osiągnęło taki rezultat. Ale wyremontowanie w ponad 50% oznacza, że bez mała 50% jeszcze nie jest wyremontowanych. Są ulice, które wciąż czekają. One musiały czekać, bo musieliśmy wejść w gigantyczny proces remontowania mostów we Wrocławiu albo estakad. Tak, no jeśli się waliła estakada na Placu Społecznym, to trzeba było ją wyremontować w pierwszej kolejności. Wciąż jesteśmy w procesie przebudowy mostów wrocławskich. Ale owszem, pokażemy Państwu niedługo cały program, łącznie z datami, remontowania tych ulic w mieście, które wciąż są brukowane. I owszem, w najbliższym czasie, w konsultacji z Państwem, zrobimy projekty, takie już wykonawcze projekty, ulic Gajowickiej i Pomorskiej. Wiem, że Pomorska była tak bardzo wyczekiwana, więc przystępujemy do projektu na ulicy Pomorskiej i na ulicy Gajowickiej. Bardzo duże emocje wzbudzają trasy tramwajowe. Będziemy niedługo rozmawiali o tym, co się wydarzy w najbliższym czasie. Budujemy nową linię tramwajową w ciągu ulicy Chłupskiej. Będziemy przedłużali linię tramwajową z Pilczyc-Popowic. Będziemy na Nowy Dwór docierali. Okej, zaprojektujemy tramwaj na Jagodno. Zaprojektujemy tramwaj na Jagodno. I będziemy się bardzo starali uzyskać finansowanie europejskie. Chcemy mieć gotowy projekt
Ja nie wyrażam jeszcze, nie melduję jeszcze Państwu o tym, kiedy zbudujemy tramwaj na Jagodno, ale chcemy go zaprojektować, aby się zbliżyć do realizacji tego projektu. Tam jest zdefiniowany kanał komunikacyjny i pilnie przystąpimy do, tam się uśmiecham do koleżanek z Jagodna, i pilnie przystąpimy do tego projektu. Pokażemy Państwu niedługo, bardzo dużo postulatów dotyczyło tego, żeby rozbudować system transportu zbiorowego, ponieważ rozbudowują się osiedla, pojawiają się nowe osiedla, trzeba wydłużać linie. To wszystko jest oczywiście bardzo kosztowne. Myśmy to już porachowali. Jeszcze muszę ze skarbnikiem usiąść do tej sprawy. Pokażemy Państwu, jak w poszczególnych latach będziemy dokładali pewne elementy do tego systemu. Pokażemy Państwu, ile to będzie kosztowało. Taki program w ciągu kilku tygodni położymy na stół, tylko muszę najpierw z pionem skarbnika porozmawiać. Ale już teraz Państwu powiem, że najpilniejszym zadaniem, które otworzymy niezależnie od rozmowy ze skarbnikiem, będzie dodatkowa linia tramwajowa na Klecinę. Jest jeden tramwaj jeżdżący na Klecinę, dołożymy jeszcze jeden tramwaj na Klecinę i zrobimy to bardzo, bardzo pilnie. Powinno być wygodniej. Jak mówimy o... Ale pokażemy też Państwu, ile kupimy wozów tramwajowych, pokażemy Państwu, że przygotowujemy kolejne zamówienie całkowicie niskopodłogowych wozów tramwajowych. Tak, wszystko będzie położone na stół. Zieleń. Będzie mnóstwo projektów zielonych. Chcę powiedzieć tylko o takich dwóch przykładowo, które na wniosek Rady Osiedla realizujemy. To jest park przy ulicy Kolejowej Tańczowej na Przedmieściu Świdnickim oraz zieleńce przy ulicy Klimasa na Tarnogaju. Teraz sport i rekreacja. Bardzo dużo będzie takich projektów. Muszę zacząć od tego, który był ciągle najgorętszy. Już wiemy, że on będzie, ale jeszcze raz potwierdzamy, że będzie basen na Brochowie. Tak na pewno zrobimy basen na Brochowie. Jesteśmy już, powiedziałbym, bardzo zaawansowani. Wiemy, skąd znaleźć finansowanie. Innym przykładem takiej inwestycji jest remont boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej 37 przy ulicy Sarbinowskiej na Kuźnikach. Zrobimy boisko przy Szkole Podstawowej nr 99 przy ulicy Głubczyckiej na Księżu. Ale będą też inne. Ja podaję Państwu tylko przykłady. Bardzo wiele spraw dotyczyło chodników i placów zabaw. Podam dwa przykłady chodników, żeby pokazać jakiś konkret. Wokół zespołu szkół nr 11 przy Stalowej i Grochowej Pereca wyremontujemy chodniki. No i zbudujemy ten bardzo oczekiwany chodnik w ciągu Kowalska-Mydlana-Swojczycka na Kowala. Będą też inne, o tych chciałem powiedzieć dzisiaj. Place zabaw, przykładem placu zabaw, niech będzie plac zabaw i boisko przy Szkole Podstawowej przy ulicy Ełckiej na Kowalach. To są, proszę Państwa, przykłady tych zadań inwestycyjnych. O pozostałych, których jest, jak powiedziałem, 171 i które rozpoczniemy za 190 milionów złotych realizować w roku 2018 i 2019, będziemy rozmawiali z poszczególnymi radami osiedla. Wydaje mi się, że poczynimy ogromny wysiłek. Teraz mam taką informację, ponieważ zgłosiliśmy 771 zadań, to na chwilę zamykamy listę zgłoszeń. Tak? To znaczy musimy teraz... Po to odbyliśmy taką rundę spotkań, żeby się zabrać do realizacji tych wszystkich zadań. Więc na chwilę prosiłbym, żebyśmy sobie dali oddech i nie zgłaszamy kolejnych zadań, tylko będziemy realizowali to, o czym rozmawiamy. Przy czym mamy pełną świadomość i każdy, kto będzie kandydował do Rady Miejskiej w nowej kadencji i każdy, kto będzie chciał być prezydentem Wrocławia w nowej kadencji, musi mieć pełną świadomość, że oczywiście pojawią się nowe zadania, bo miasto jest tworem żywym, miasto jest tworem rosnącym. Szczęśliwie we Wrocławiu po pierwsze rodzi się coraz więcej dzieci, po drugie wrocławianie żyją coraz dłużej, w związku z tym będziemy mieć coraz więcej ważnych i istotnych potrzeb. I w coraz głębszym sensie i w coraz głębszy sposób o tych potrzebach będziemy rozmawiać z mieszkańcami, a częstokroć będziemy rozmawiać z mieszkańcami za pośrednictwem rad osiedla. Amen. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Po reakcji publiczności i członków naszego, znaczy uczestników naszego tweet-upa widzę, że są obszary bardzo zadowolone.
Bardzo się z tego cieszymy. Proszę Państwa, kończymy tweet-up w realu. W sieci on jeszcze troszkę trwa. W tej chwili pan prezydent oraz jego najbliżsi współpracownicy odpowiedzialni za poszczególne zadania są jeszcze do Państwa dyspozycji. Można podejść, porozmawiać, nie dopytywać o konkrety. Ewelina nam tutaj coś pokazuje. Aha, jeszcze musimy zrobić selfie. Tak, to jest tradycja. Słuchajcie, jeszcze coś zjemy razem za chwilę, tak? Bo będzie coś do... Potem zapraszamy na pyszny obiad. Bardzo Państwu dziękujemy, że tutaj z nami jesteście, że przekazujecie nam swoje jeszcze emocje, energię. Pani coś chce powiedzieć. Kto jeszcze? Coś... Tak. Ewelinko, dasz mikrofon? Proszę, Rada Leśnica, Wanda Dąbrowska. Ja jestem nową radną, proszę Państwa, i chciałam podziękować panu prezydentowi za to spotkanie, które krótko trwało. I po tym spotkaniu mam takie przemyślenia. Myślę, że pan prezydent zechce wysłuchać i może przyjmie je. Otóż policzyłam, że te 48 rad może panu zająć rocznie jeden tydzień, jeden dzień w tygodniu. Gdyby pan prezydent i Rada Miasta tak pomyślała, żeby jeden dzień w tygodniu był jako dzień kontaktowy rad osiedla z panem prezydentem. Czyli jest 48 tygodni, 4 tygodnie wolne na urlop od rad osiedla, żeby pan od nas odsapnął. Myślę, że to byłoby taką wspaniałą kontynuacją tego, co państwo zaczęliście. Bo jak słyszeliście, pierwszy raz w ogóle jest takie zadanie. Zdarzyło się coś takiego, że pan prezydent przyjął członków rad osiedla. I żeby to nie umarło śmiercią naturalną, że nie ma czasu i coś tam, tylko żeby to wprowadzić w życie. Znaczy, bardzo dziękuję i jestem otwarty. Między innymi po to jest dzisiejsze spotkanie, żeby Państwu pokazać, że to, co zgłosiliście, no, nie umarło, tak? Tylko że właśnie się zabraliśmy do roboty i że robimy i że oczywiście będziemy bardzo, bardzo otwarci i będziemy w kontakcie. Pod tym jednym takim drobnym warunkiem, który ja wcześniej położyłem, tak? Bo różnego rodzaju sprawy będą się pojawiały, my wam będziemy pomagali w wyremontowaniu waszych siedzib, będziemy pomagali w wytworzeniu nowych miejsc spotkań i tak dalej. To wszystko będziecie wiedzieli i kontakty będą w gruncie rzeczy jeszcze częstsze. To ten jedyny, ten drobny warunek jest taki, że na razie zamykamy listę zadań inwestycyjnych na chwilę, tak? A potem ją ponownie otworzymy. Także jestem otwarty na spotkanie. Dziękujemy pięknie. To nie, to już indywidualnie, tak? Bo tą część spotkania musimy zakończyć. Pan prezydent jest jeszcze chwilę do Państwa dyspozycji, do dyspozycji dziennikarzy. Dziękujemy ślicznie. Mam nadzieję, że do następnego razu. Jak to się robi, selfie? To się robi tak. Państwo proszę, żeby wszyscy wstali. I wy śpiewacie, mkną po szynach niebieskie tramwaje, a my zrobimy zdjęcie. Dziękuję. Dobrze. To schodzę na ziemię teraz. Tak.